Kolejny dzień, kolejny hotel. Dzisiaj mieliśmy wyjątkowy nocleg, ponieważ widzicie te okna tutaj, ten samochód i ten parking. To tak właśnie z tych okien puszczaliśmy kable do samochodów. I to jest akurat nasz pokój, więc z tego okna na noc do przedłużaczu ładowaliśmy Hyundai'a. Później z tego okna ładowaliśmy jeszcze tutaj stał Nissan ENV. I właśnie w tym miejscu tutaj stał Crafter, który ładował się z pokoju, który jest tutaj na rogu. Więc trzy auto elektryczne ładowaliśmy w hotelowych pokojach i to jest fajne. Czasami trzeba tak robić, pomimo tego, że obok znajduje się szybka ładowarka, to ładowaliśmy się z pokoju, żeby mieć dzisiaj rano już 100% baterii i móc jechać spokojnie z trasy. No i mamy kolejny problem, jesteśmy właśnie w górach, gdzie jest dużo, jechaliśmy pod górę, teraz ładujemy się na jedynej ładowarce tutaj w tej okolicy, nie wiem, na przełomie 20-30 km. I znowu mamy problem, po pierwsze z aplikacją, gdzie nie można się zarejestrować, gdzie chciałem uruchomić ładowarkę z aplikacji innej osoby, innego uczestnika. Aplikacja też ma dziwne ograniczenia, bo aplikacja sprawdza po GPS-ie, czy my jesteśmy przy ładowarce, czy nie. Więc musiałem jakby zalogować się na swoim telefonie. Ta druga osoba podała mi hasło, no i udało się wtedy tutaj podłączyć. On mi nie mógł zdalnie włączyć tej ładowarki, więc to jest kolejny minus. Greenwaya na przykład w Polsce mogę sobie odpalić z każdego miejsca na ziemi z poziomu mojej aplikacji, nikomu nie muszę dawać moich danych dostępowych. Więc to jest kolejny minus. No i na szczęście udało się tutaj znajomemu zarejestrować w tej sieci ładowarek. Ale do tej pory ja tego nie zrobiłem i cały czas czekam, aż jakieś tam dostanę akceptacje i aż w końcu będę mógł się ładować na tych ładowarkach. To jest problem, bo to się potwierdza to, co mówiłem w poprzednim filmie, że przy każdej ładowarce jest jakiś problem z odpaleniem tej ładowarki. Jak mówiłem, jest ich dużo, ale nie można z nich korzystać. Jedyną siecią, która jest tutaj pewniakiem, to jest Lidl, tyle że one są często obłożone, więc słabo to wygląda. Kolejna ładowarka jakieś 20 km dalej, przy McDonaldzie, przy jakichś sklepach. I na szczęście udało się tą sieć odpalić za pomocą NewMotion. Więc tutaj nie było problemu, przyłożyłem kartę i od razu zadziałało. Nie to co wcześniej. Nie ma to jak sprawdzony, prawie zawsze działający Lidl. Tutaj w tej miejscowości, gdzie teraz jesteśmy, mamy dwie ładowarki Lidla. I Lidl zazwyczaj działa. Zobaczmy. Jest zawsze za darmo. Także to jest największy plus. I tutaj zazwyczaj zalecam jechać. Jeżeli jedziecie w jakieś miejsce i nie znacie ładowarek, a jest tam Lidl, to najlepiej najpierw pojechać na Lidla, a dopiero później szukać innych ładowarek, rejestrować się. Szczególnie, że właśnie wszystkie inne ładowarki wiążą się z tym, że trzeba się gdzieś rejestrować. Szybki transfer między ładowarkami, jedziemy do drugiego samochodu i stamtąd lecimy w piękne rejony. Tutaj szybciutki zlot właśnie zrobiliśmy. Jazdów elektrycznych z Polski. Także na was. Zobaczcie, to jest dopiero wyzwanie, jedziemy właśnie przez Alpy trzema samochodami. Dla nas, dla Ionika to nie jest problem, ale dla Craftera i dla Nissana ENV jest dosyć ciężko, bo zaczynają się Alpy. Mnóstwo zakrętów, w górę, w dół. Zobaczymy, czy dadzą radę. Jak zasięg w e-Crafterze? W tym momencie mamy 90 km. Zasięgu jeszcze? Jeszcze zasięgu. Zaczynaliśmy jak było 130-140 km. A przejechaliśmy teraz? 22 km okay. Dokładnie przejechaliśmy, odkąd wyjechaliśmy od ładowarki. Zużycie mamy na poziomie 23,5 kW, przy czym zmienia się cały czas. Tak, góra, dół, góra, dół. A jak ENV? ENV świetnie. 77% baterii, 83 km zasięgu. Rewelacja. Ale to panowie na luzie. Tak się stresowaliśmy, nie? No. A teraz jest chłodno, ile mamy stopni? Masz termometr? 13 stopni. No, 13 stopni. Dobra temperatura na chłodzenie baterii teraz. Maciek, co ty tu robisz? O! Zobacz, krowy znalazłem. Zobaczcie, dwóch youtuberów spotkało się gdzieś w Alpach w górach. A, jaka krowa. Dojechaliśmy do kolejnej ładowarki bez problemu. Myśleliśmy, że będzie strasznie.
A zostało nam ponad 70% baterii. Ale nie wszystkim. Samochód jest naładowany, a oni są rozładowani. Fajnie śpicie. Nie, nie jestem zazdrosny. Chwilę po nas dojechał Crafter. Jak z baterią? Ile procent zostało? Powiem tak, ponad połowę przed chwilą było, ale cisnąłem na maksa teraz. I 75 km. Super. Czyli w zasadzie od całą trasę odzyskało w 30%, 40%. No to bez sensu się stresowaliśmy. Jak u Ciebie z baterią? Fantastycznie. Też ponad połowa. Ponad połowa. Super. Znaczy ponad połowa, ale co ciekawe, 59% mam. Ale odzysk w zasadzie mam bardzo dobry, bo 37 kWh. 38%. Zafascynowani podróżą przez Alpy, wszyscy zapomnieliśmy kupić winiet. Dopiero idziemy to zrobić, ale 8 km autostradą przejechaliśmy na szczęście. Jedna winieta kosztuje 15 euro i niestety nie ma tutaj żadnych udogodnień dla aut elektrycznych. Jak się przykleiła? Ale to nie jest winieta. No jak policja złapie, to po prostu wstaniesz. Ale to nie jest winieta na dół. No. Jak stracić 15 euro w 5 minut? Chyba ją odzyskałem. A zawsze tak robimy? Najpierw na zamszowy. Tak. Troszkę zostało na fotelu.